Tak jak i w poprzednim grudniu, tak i teraz sprawdzamy, które hasła Polacy najchętniej wyszukiwali w Google w tym roku. Czy będą to nazwy kontrowersyjnych filmów, a może wydarzenia społeczne lub nazwiska osób, które odeszły od nas w dramatycznych okolicznościach? Rozpoczynamy odliczanie. Dzisiejsze zestawienie oparliśmy o portal Google Trends z lokalizacją na Polskę. Wybraliśmy kategorie najszybciej zyskujące na popularności. Numer 10. Tylko nie mów nikomu. Szczytowy moment wyszukiwania tytułu filmu braci Sekielskich o pedofilii w polskim kościele przypadł na drugą dekadę maja, czyli tuż po premierze głośnej produkcji. Dostępny na YouTubie film dokumentalny ma już ponad 23 miliony wyświetleń. Opatrzono go również angielskimi napisami. Film w całości został sfinansowany oddolnie dzięki platformie Patronite, na której zebrano, jak donosi Paweł Dębkowski z magazynu Press, 450 tysięcy złotych. Głośny film był szeroko komentowany. Wielu hierarchów kościelnych dziękowało za tę produkcję, ale zdarzały się też głosy krytyczne, określające ją mianem byle czego. Numer 9. Katedra Notre Dame. Kontrowersje dotyczyły również sprawy pożaru katedry Notre Dame, do którego doszło w kwietniu tego roku. Jego przyczyna nie została do tej pory ustalona w 100%, lecz w lipcu prokuratura w Paryżu wydała oświadczenie, według którego za wstępny powód uznano źle ugaszony papieros lub zwarcie instalacji elektrycznej. Po dramatycznych wydarzeniach z wielu stron świata zaczęły płynąć nie tylko słowa wsparcia, ale i konkretne sumy pieniędzy na odbudowę. W czerwcu różne fundacje czy organizacje wspólnie dysponowały już miliardem euro od takich osób jak właściciele marek Dior czy L'Oreal. Jak możemy przeczytać na portalu Wprost, tymczasem jak twierdzili aktywiści, którzy zaczęli z tej okazji protesty w Paryżu, ułamek tej kwoty mógłby rozwiązać palący problem bezdomności w mieście nad Sekwaną. Numer 8. Big Brother. Intensywne wyszukiwanie tytułu programu TVN7 zaczęło się w połowie marca, a ze zmniejszoną częstotliwością trwało później przez 3 miesiące, czyli dokładnie tyle, ile trwał cały sezon. Do udziału, w którym zgłosiło się, jak podaje Wikipedia, 15 tysięcy chętnych. Jak możemy przeczytać na oficjalnej witrynie programu, słynne show wróciło do Polski po 11-letniej przerwie. Ja nie śledziłem losów Domu Wielkiego Brata, ale program ten pobił rekordy popularności, szczególnie wśród Mirków na wykopie. Pierwszy odcinek na kanale TVN7 obejrzało ponad 2,2 miliona osób, co było rekordem stacji. Dziś, gdy nagrywam ten odcinek, znany jest już zwycięzca jesiennej edycji. Zapewne zaraz wyszukiwania nazwy programu znów podskoczą. Numer 7. Wyniki wyborów 2019. I tu można zastanawiać się, czy chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, w których braliśmy udział w maju, czy wybory parlamentarne, które odbyły się w październiku. Sądząc po okresie popularności tego wyszukiwania, chodzi o drugie wydarzenie. Z kolei wyrażenie jak głosować w wyborach parlamentarnych znalazło się na drugim miejscu popularności w kategorii pytań zaczynających się od słowa jak. Jak donosi Puls Biznesu za Polską Agencją Prasową, łączny koszt tego skomplikowanego przedsięwzięcia to aż ponad 224 miliony złotych, czyli jakieś 8-10 razy mniej niż zebrano na odbudowę katedry Notre Dame. Numer 6. Zniewolona. Jak pisze Wiktoria Gąsiewska z portalu teleshow.wp.pl, ukraiński serial, który zadebiutował na antenie TVP 1 lipca, przyciągał przed ekrany ponad 3 miliony widzów. Nie dziwi więc, że znalazł się w dzisiejszym odcinku. Zniewolona to opowieść o chłopce pańszczyźnianej, która walczy o wolność i swoimi manierami, wyglądem oraz wiedzą wcale nie przypomina typowej chłopki. Powstały już 2 sezony tej opowieści, a jak pisała w listopadzie cytowana dziennikarka, Telewizja Polska jest bardzo zainteresowana zaangażowaniem się w tę produkcję. Może więc zobaczymy w serialu polskie akcenty. Numer 5. Olga Tokarczuk. Pisarka nie schodzi z nagłówków gazet i stron internetowych, a także jest obecna w telewizji czy radiu nieprzerwanie od 10 października, kiedy dowiedzieliśmy się, że dostała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Ostatnio popularnym udostępnianym linkiem był ten z jej przemową, o której mówiło się tyle samo, co o sukni nawiązującej do estetyki sufrażystek. Warto wspomnieć, że Nobel wręczony naszej rodaczce był za rok 2018. W tym czasie za bieżący rok odznaczono austriackiego pisarza Petera Handke, którego postać otaczają ogromne kontrowersje w związku z jego wypowiedziami poddającymi w wątpliwość prawdziwość zajścia masakry w Srebrenicy, do której doszło w 1995 roku. Numer 4. Wyniki wyborów UE. Jak widać, wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w Dzień Matki 26 maja, interesowały nas jeszcze bardziej. To także to wydarzenie dzierży palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o pytanie jak.
o to, jak w nich głosować, pytaliśmy najczęściej. Ciekawe, że dla wielu z nas to po prostu wybory Unii Europejskiej lub do Unii Europejskiej lub UE, podczas gdy tak naprawdę wybieramy przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, a ci nie reprezentują poszczególnych narodów, tylko zrzeszają się we frakcjach politycznych. Siedziba PE znajduje się w Strasburgu, jednak większość prac odbywa się w Brukseli. Numer 3. Paweł Adamowicz. Wydarzenia z 13 stycznia 2019 roku wstrząsnęły całą Polską. Wtedy to na oczach widowni zgromadzonej na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydent Gdańska obecny na scenie został trzykrotnie ugodzony nożem. Został przetransportowany do szpitala, jednak rany były zbyt rozległe. Paweł Adamowicz zmarł następnego dnia. Jak pisze Anna Adriańska z Natemat.pl, po ataku 27-letni zamachowiec zaczął wykrzykiwać do mikrofonu, że Platforma Obywatelska go torturowała i dlatego zabił Adamowicza. Po aresztowaniu został poddany badaniu na poczytalność, a od pewnego czasu brak nowszych wieści na ten temat. Od niedawna dwie szkoły w Gdańsku noszą imię zamordowanego polityka. Numer 2. Piotr Woźniak-Starak. Kolejna osoba, która odeszła w tragicznych okolicznościach. O Piotrze Woźniaku Staraku zrobiło się głośno 18 sierpnia, kiedy zaginął po wypadnięciu z motorówki na jeziorze Kisajno. 4 dni później odnaleziono ciało 39-letniego wówczas producenta filmowego, do którego największych sukcesów można zaliczyć film Bogowie. Wokół nocnych wydarzeń z jeziora narosło wiele domysłów. Ustalono, że wraz z Woźniakiem Starakiem na pokładzie była jeszcze 27-letnia kelnerka, która również wpadła do wody. Jej udało się jednak dopłynąć do brzegu. W sprawie zabierał również głos popularny w mediach Jasnowic Krzysztof Jackowski. Numer 1. Strajk nauczycieli. Najszybciej zyskujące na popularności hasło wyszukiwane w Polsce w Google swój szczyt osiągnęło pomiędzy 7 a 13 kwietnia, czyli w okresie początkowym strajku, który rozpoczął się 8 kwietnia. Wcześniej Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród swych członków referendum, w którym pytano o poparcie dla przeprowadzenia strajku w związku z niespełnieniem wcześniejszych żądań. Jak możemy dowiedzieć się z Wikipedii, poparło go 78% uczestniczących, a jednym z głównych postulatów strajkowych była podwyżka o 1000 zł. Strajk został zawieszony, ale działacze nie składają broni. Od 23 października zainicjowano mniej radykalny strajk włoski. I to już wszystkie najpopularniejsze hasła z Google'a tego roku. Które wydarzenia śledziliście z wypiekami na twarzy? A może dziwi was, że któraś z głośnych spraw nie była aż tak popularna i jej dziś tu brakowało? Dajcie znać w komentarzach. W poprzednim odcinku pytałem, w jakie fake newsy w 2019 uwierzyliście. Waćpan Gaming napisał: a co jeśli to prawda? Tylko te wszystkie organizacje nas okłamują i mówią, że to fake news. Odpowiedź na to pytanie można zapewne znaleźć na kanale Topowe Teorie Spiskowe, a wy dajcie znać w komentarzach, czy przeoczyliśmy jakąś popularną sprawę, której brakowało wam w dzisiejszym odcinku. A po więcej wiadomości ze świata, kliknijcie w linki widoczne na ekranie. Piona!